Wysłuchamy piosenek przedstawicieli poszczególnych krajów. Naszą piosenkę znamy doskonale i lubimy. No właśnie, jak ty oceniasz pod względem muzycznym propozycję polską w tym roku? Świetnie, cieszę się bardzo, ponieważ zaskoczymy, dlatego że, znaczy już teraz nie zaskakujemy, prawda, bo wiemy, że to będzie Ala, ale tak jak patrzę na Wiki, patrzę na Roxanę, one dla mnie jednak mimo wszystko są dla siebie konkurentkami. To jest podobna energia, podobny sposób śpiewania, podobna rytmika, jeśli chodzi o dynamikę piosenki, a tutaj nagle 10-letnia, świetnie śpiewająca dziewczynka, mała, bo jeszcze śmiało można powiedzieć, że jest dziewczynką, która już ma osobowość sceniczną i wie, czego chce. Publiczność się w Polsce pokochała i myślę, że to jest duży atut, że trzeba właśnie coś zmienić, pokazać troszeczkę z innej strony. Myślę, że jest tak słodka i tak dobrze śpiewa, że spokojnie sobie da radę. Jest gotowa na to, żeby powalczyć w tej Eurowizji i naprawdę może sprawić duże zaskoczenie. Właśnie myślisz, że jest szansa na to, żeby trzeci raz z rzędu ten sam kraj wygrał. Już w ubiegłym roku to było niespodziewane, a teraz? Zawsze jest taka możliwość, zawsze, bo to jest konkurs i to może się zdarzyć, więc oby tak się stało, byłby taki hat-trick po prostu, ale no, najważniejsze, żeby to się udało i żeby ona super wystąpiła, bo to też dla niej duże wyzwanie.